pić. Albo zjeść. No tyle śniegu, a pan się pić chce? No, śniegu jest tylko dużo. Tylko żółtego nie było dalej. Komitetem protestacyjnym. Ja nazywam się Sebastian Sachajdak i reprezentuję Solidarność Uniwersytetu Szczecińskiego. A normalnie zajmuję się komunikacją społeczną, zawodowo. I teraz powiem jedno. To, że sobie tutaj stoicie traktorami na ulicach, to jest jedno. A drugie, to w waszych miejscowościach ludzie o tym muszą wiedzieć i na polskiej wsi też. Kropka. Dlatego między innymi jesteśmy od kilku dni w internecie. I krótko mówiąc, tak jak obserwujemy ten ruch, co się zaczyna dziać w tej chwili, to, że ludzie zaczynają was popierać. Po prostu wskazują to za pośrednictwem tej strony. I teraz ja nie wyobrażam sobie, żebyście wy i wasze rodziny nie wiedzieli o tym, co się dzieje. Bo z jednej strony jest protest, a jeżeli ma być konkretna dyskusja, to ona nie będzie się odbywała na ulicy, tylko będzie się odbywała w gabinetach. I powiem jeszcze jedną rzecz. Równocześnie, z chwilą, kiedy wy tutaj jesteście, komitet prowadzi rozmowy z zespołem eksperckim, który będzie was reprezentował. I muszę wam powiedzieć jedno. Ludzie, z chwilą, kiedy wiedzą, że nie ma to wymiaru politycznego, zaczynają was popierać i są pierwsi eksperci, prawnicy, którzy będą was reprezentować w rozmowach z rządem. Kropka. Ale wy musicie trwać. Nie ma co dziękować, tylko trzeba działać. Bo inaczej to się skończy tak jak zwykle. Ale z całym szacunkiem. Miejcie do siebie też szacunek. Wasze wioski, wasi sąsiedzi w Choszcznie, w Stepnicy, nie wiem gdzie jeszcze tam, skąd przyjechaliście, z Podkorzego, z Dąbrowie, mają wiedzieć. Kartka na tablice w sołeckie www.protestrolników.pl i mają wchodzić, mają wiedzieć, co się dzieje. Wasze dzieci mają być z was dumne. Też mają wchodzić. Kiedy córka odebrała telefon i weszła na tego całego Facebooka pana Edwarda, to zaraz 10-11 młodych osób już poparło tę stronę i dostaje bieżące informacje, między innymi o komunikacie, co robicie dziś. Jest czymś nie do przyjęcia, żebyście tu stali siódmy dzień. Jest nie do przyjęcia i jest to haniebne. Tak? Dlatego słuchajcie, kierunek jest właściwy. Bądźcie tu i nie wolno jednej rzeczy spowodować. Nie wolno pozwolić na to, żeby ktokolwiek skłócił albo powodował jakiekolwiek nieporozumienia pomiędzy mieszkańcami stolicy regionu. Nie Szczecina samego w sobie, ale stolicy regionu, waszego regionu i Szczecinian. Kropka. I teraz ważna sprawa. Niezmiernie istotnym jest też to, żebyście pokazali, że jesteście też tutaj częścią tego miejsca, że wasze dzieci tu studiują, mieszkają, część ludzi przyjeżdża, też tu żyje. To jest niezmiernie ważne. I pokażcie po prostu to tym między innymi, że pojawimy się i dziś nie wyjedziemy, bo jest to ciężki dzień dla mieszkańców, ale przynajmniej pokażemy przy szpitalach, co się dzieje. Uwierzcie w siebie. Wierzymy. No i o to chodzi. No, tu trzeba być. Podjazd pod agencję najpierw odśnieżymy może. Nie, niech sobie odśnieżą sami, skoro nie wpuszczają was. Wiadomo, ale nie mówili, że... Także słuchajcie, jeszcze jedna za. No niestety musimy wykazać determinację, uwierzyć w siebie. Powinno działać teraz. Bo jeżeli zwątpimy, to wiecie, najgorszym wrogiem jest wątpienie. Trzeba wierzyć w to, co robimy. Ja mi się wydaje, że Pan Bóg, jak odbierze rozum, to my zwyciężymy. Mówię, dlatego przez naszą determinację. Na pewno ten problem, wiemy, że mamy już poparcie innych województw, bo te problemy okazuje się w innych województwach są podobne. Jest już Lubuska, Izba Rolnicza, wiem, że będą... Wielkopolska, wiem, że Kujawsko-Pomorskie. Dzisiaj jest spotkanie w Senacie, to jest Komisja Rolnictwa, Senacka Komisja Rolnictwa. Główny temat, obrót ziemią, a więc... Już działa. Główny temat, obrót ziemią, wiem, że są zaproszeni posłowie, przedstawiciele rządu, jak również bateria, tak? Jak również rolników i na pewno przyjadą deklaracje, że i może rolnicy przyjadą z innych województw, by nas popierać. Tak jak było na pierwszy dzień i drugi dzień protestu. Przyjechało Dolnośląsk, przyjechał Warmińsko-Kujawsko-Pomorskie i uważamy, że zabiegamy również o to, żeby inne grupy społeczne nas tym poparły. Bo nie tylko walczymy o swoje, ale walczymy o województwo zachodniopomorskie. Bo cóż te województwo będzie znaczyły? Tu nie ma praktycznie przemysłu. Jeżeli miałoby zniknąć rolnictwo albo być słabe, no to co? To, gdzie mamy? Co mamy robić? No, dlatego jest ta determinacja. I mówię, że każdy musi w siebie uwierzyć i przekonać swojego sąsiada. Że dzisiaj
tym takich faktycznie warunkach bardzo trudnych, bo są trudne do rolników, my nigdy nie mieliśmy łatwych rolników, bo mnie zawsze chłopu wiatr w oczy wieje, bo albo pada, albo grzeje, albo wymarznie, albo wysuszy. No takie, tak, takie, takie jest nasze rolnictwo. Ale trzeba tłumaczyć, że poparcie musi być. Samochodem.